Hej, witajcie na moim wielkanocnym vlogu. Zapraszam Was do oglądania materiału z przerwy wielkanocnej. I nie bójcie się, nie zobaczycie tutaj wyprawy do kościoła z pożyczkiem. Dziś zabiorę Was do Centrum Nauki w Winchester, które jest bardzo podobne do tego w Gdyni, które nazywa się Centrum Eksperyment. Później zobaczycie miks materiałów z paru dni. Zobaczycie moją wyprawę do kina i moje spotkanie z przyjaciółką. Dajcie znać w komentarzach, jak spędziliście przerwę wielkanocną i jakie atrakcje organizujecie dzieciom podczas ferii, żeby się nie nudziły. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Hej, właśnie przyjechaliśmy do Winchester Science Center, ale jesteśmy trochę za szybko i będziemy sobie coś zamawiać do jedzenia, bo jesteśmy głodni. Opowiem Wam w następnych przebitkach, dlaczego jesteśmy zmęczeni i co się działo. Tak naprawdę to jest taka duża zmiana dla nas, ponieważ kupiliśmy auto, nowe auto. I teraz to auto, które kupiliśmy, to jest Toyota Aygo i jest bardzo malutkie, kompaktowe, ale ono zostało zakupione tylko po to, żeby móc swobodnie wokół tego jakby nowego osiedla się poruszać. Niestety to było za daleko, żeby chodzić na piechotę i odprowadzać młodego do szkoły, więc niestety musieliśmy kupić nowe auto, czego bardzo nie chcieliśmy. Okej, teraz jesteśmy w restauracji, która jest dołączona do hotelu Holiday Inn i zastanawiamy się, co zjemy, co my tutaj mamy. To jest takie typowe jedzenie, które jest zawsze tutaj takie standardowe, czyli są kanapki, pizze, makarony, coś tutaj jest z grilla, burgery. Ja sobie chyba wezmę chicken Caesar salad i zupę dnia, a młody będzie jadł rybę z frytkami. Alex, what are you having? Fish and chips. Fish and chips as well. Okay, so we're done. Let's order. Yeah, what do you want? I'm gonna have... Thank you. Okay. Thank you very much. There you go. Wow, that is so tasty. Maybe still a little bit hot. You're gonna share it with Mummy? Yeah. Oh, you're so kind. Mummy's got her own dinner. That's for me. Thank you very much. Anything else you needed? No, thank you. Thank you. Enjoy. This looks realistic with the cheese. Oczywiście pogoda nas nie rozpieszcza. Wieje, jest zimno, ale jesteśmy. Duża gitara tam jest, wypasek. Okej, okay, teraz tak, koszt takiego wejścia do tego centrum nauki dla dwóch osób dorosłych i dziecka wyszło nas mniej więcej 65 funtów, ale w tym była cena na takie dwa seanse w planetarium. I bardzo polecam, bo każdy seans trwał około 30 minut i jest niesamowicie edukacyjny dla dzieci.
jeżeli wasze dzieci są zafascynowane planetami i kosmosem, to jest świetne miejsce, żeby się wybrać. My tam jesteśmy mniej więcej co 3 miesiące, bo raz nie mamy daleko, a po dwa nasz młody uwielbia te klimaty. I też to jest super rozwiązanie na dzień wolny w czas taki właśnie zimowy, jak pada na zewnątrz, jest ciemno i nie chce się spędzić całego dnia w domu, to jest super opcja. Teraz jeżeli wybierzecie się tam, fajnie też na przykład zabrać swoje jedzenie, bo nie musicie kupować jedzenia, które tam serwują. Jest bardzo dużo miejsca do siedzenia, można po prostu swoje jedzenie przywieźć i zjeść, ale też jest kantyna dla osób, które przyjadą bez jedzenia i jest naprawdę w przyzwoitej cenie. To Centrum Nauki składa się z bardzo dużo różnych stref i też jest strefa taka dla mniejszych dzieci, żeby mogły się wybiegać, w sensie jest taki a la soft play zrobione. Całe pomieszczenie składa się z 2 pięter i też jest dużo takich właśnie stref dla dzieci, żeby się pobawiły też, na przykład mogą zbudować coś z takich klocków, jak a la cegły. Ja uwielbiam to miejsce i widzę, jak... Cześć wszystkim, są ferie. Jedziemy teraz z młodym oglądać do kina. Co? Jaki film będziemy oglądać? Puss in Boots, kot w butach. Oczywiście pogoda temu zupełnie sprzyja, bo zaczęło lać, tak jak widać. I mamy seans, który się zacznie za 15 minut, więc jedziemy szybko, a po tym jeszcze muszę parę spraw pozałatwiać. Okej, do usłyszenia, pa. We're gonna get Lucas. Are you gonna get popcorn as well, Lucas? Okay, Lucas, let's go to the garden. Hiya. Can we have small popcorn, please? Did you say for popcorn? Small one, yes, Lucas. No, it's okay. The size of a small one. It would be 70p more to go to a regular. Okay, so regular is fine, yes. Yeah. Mm-hmm. And was it sweet, salted, or mixed? Which one? The mix, please. Mm-hmm. Mix, yeah. Is that everything for you? Dopiero co przyjechaliśmy z kina, a już czeka na mnie niespodzianka w domu. Oczywiście mój mąż nie mógł sobie pomóc i musiał otworzyć paczkę, która była do mnie. I przyjechały moje okulary Ray-Bany, które tak naprawdę zamówiłam sobie przez moją pracę, ponieważ u nas jest tak fajnie, że można kupić niektóre produkty przez punkty właśnie w sklepie i kupiłam sobie Ray-Bany Aviatory, takie klasyczne, ale z niebieską szybką i takich jeszcze nie miałam, mam takie zwykłe jakby brązowe, no a teraz sobie pomyślałam, że zaszaleję trochę i na lato sobie kupię z niebieską szybką. Wydaje mi się, że są takie inne, bardzo, bardzo fajne. Dajcie znać, czy jesteście fanami Ray-Banów. Ja już chyba miałam ze 4 pary i tak średnio jedna para mi wystarcza na 2 lata, zanim się nie zniszczy, albo ktoś na nią usiądzie, albo po prostu już jest tak wymęczona, że masakra. Okej,
Muszę Wam powiedzieć o jednej zmianie, która nastąpiła. Postanowiliśmy kupić auto, drugie auto, ponieważ mieszkamy dosyć daleko teraz od miasta, w sensie tak na uboczu, i okazało się, że jednak, żeby poruszać się wokół tutaj komina, jest potrzebne drugie auto, zwłaszcza jak pada deszcz albo właśnie jest brzydka pogoda, i nie chcieliśmy kupować nic drugiego. Postanowiliśmy kupić bardzo malutkie, takie ekonomiczne auto, Toyota Aygo, i dostaliśmy jakby potwierdzenie już z salonu Toyoty, że ono jest gotowe do odbioru, ale nie wiem, czy dzisiaj jeszcze się wyrobimy. Wydaje mi się, że już dopiero jutro pojedziemy je odebrać, ale będę Wam na bieżąco nagrywała wszystko i potem Wam nagram, jak właśnie wygląda od środka takie malutkie auto. Dobra, do usłyszenia, pa pa! Are you happy? And I still have tantrums.